Japan Airlines Special Cargo Flight 747 przewoził ładunek francuskiego wina z Paryża do Tokio. Plan lotu przewidywał przystanki w Paryżu, Reykjaviku, przelot przez północny Atlantyk i Grenlandię, a następnie lądowanie w Anchorage na Alasce i ostateczny powrót do Japonii przez Ocean Spokojny. Rzeczywistość okazała się być jednak inna, a przelotowi japońskiego samolotu towarzyszyła obserwacja tajemniczych świateł przypisywanych pojazdom UFO. Wylot miał miejsce 16 listopada 1986 roku. W skład załogi wchodzili m.in. doświadczony kapitan weteran Kenju Terauchi, drugi pilot Takanori Tamefuji i inżynier lotu Yoshio Tsukaba. Załadowany winem samolot o numerze JAL-1628 wystartował z Paryża i odbył pierwszy etap podróży do Reykjaviku. Lot przebiegał spokojnie aż do przekroczenia granicy z Alaską. Jeszcze o 17.09 czasu lokalnego kontrola ruchu lotniczego w Anchorage skontaktowała się z nimi drogą radiową, aby zgłosić pierwszy kontakt z radarem. Znajdowali się oni wówczas na wysokości 35 tysięcy stóp i poruszali z prędkością około 1000 km na godzinę. Wkrótce po zgłoszeniu się do wieży kontroli lotów w okolicach 17.11 kapitan Terauchi zauważył zagadkowe światło na wysokości 32 tysięcy stóp. Początkowo doszedł do wniosku, że prawdopodobnie jest to amerykański myśliwiec odrzutowy z pobliskiej bazy lotniczej Eielson lub Elmendorf, patrolujący przestrzeń powietrzną Alaski. Dopiero po kilku minutach okazało się, że wspomniany samolot z jakiejś przyczyny zdaje się za nimi podążać. Takie zachowanie było niespodziewane w przypadku samolotu patrolowego. Lecz wszelkie wątpliwości zniknęły po upływie około 7 minut, gdy dwa światła znalazły się tuż przed kabiną pilotów oślepiających jasnym błyskiem. Terauchi twierdzi, że jest pewny, iż dwa światła, które zobaczył kilka minut wcześniej, nagle znalazły się tuż przed nimi. Zdaniem pilota był to pojedynczy pojazd, który emitował oświetlające, pulsujące błyski. Dopiero po około kolejnych 7 minutach UFO zmieniło kierunek lotu i znalazło się obok samolotu. Drugi pilot opisał te światła jako świąteczny talerz w kolorze łososiowym. Twierdził również, że światła powoli pulsowały i kołysały się w powietrzu. Tamefuji zdecydował się wezwać kontrolę ruchu lotniczego w Anchorage, co rozpoczęło 30 minut bardzo dziwnej wymiany między Boeingiem 747 i wieżą kontroli lotów. W międzyczasie kapitan Terauchi poprosił Tsukubę o przekazanie mu aparatu, aby mógł spróbować sfotografować światło. Lecz niestety żaden z pilotów nie był w stanie obsługiwać aparatu, a liczne problemy z ostrością spowodowały, iż ostatecznie zrezygnowali oni z tego planu. W pewnym momencie zaczęli jednak doświadczać zakłóceń radiowych, dlatego Anchorage poprosiło ich o zmianę częstotliwości. Terauchi postanowił natomiast sprawdzić, czy dziwaczne światła są w ogóle widoczne na radarze Boeinga 747. Zgodnie z jego słowami, pomyślałem, że nie byłoby niczego na radarze samolotu, gdyby duży radar naziemny nic nie pokazywał, ale wizualnie oszacowałem odległość do obiektu i nie była ona zbyt daleka. Ustawiłem cyfrowy radar pogodowy na 20 mil morskich, dodałem zerowy kąt odchylenia i wówczas zobaczyłem na ekranie duży, zielony i okrągły obiekt w odległości 13 do 15 km. Piloci poinformowali Centrum Kontroli Lotów, że radar pogodowy wychwycił obiekt na godzinie 10. Wieża nie była jednak w stanie go wyłapać i dopiero radar wojskowy w Regionalnym Centrum Operacyjnym Elmendorf faktycznie wykrył przelot obiektów UFO i zgłosił je do Anchorage. Kontroler utrzymywał, że wykrył sygnał zwrotny, jednak zaznaczył, iż było to przypadkowe echo radarowe, któremu nie towarzyszył sygnał transpondera. Podczas gdy Japończycy kontynuowali obserwację dziwnego pojazdu, dyspozytor wezwał radar kontrolny w Fairbanks, aby ten sprawdził, czy wykrywa wspomniany obiekt w pobliżu JAL-1628. W tym wypadku radar nie zgłosił żadnych innych obiektów niż japoński samolot. Sytuacja jest o tyle dziwna, że mniej więcej w tym samym czasie wystartował również samolot pasażerski United Airlines i skierował się na północ w stronę Fairbanks. Kontroler lotu poprosił więc pilota, aby ten spróbował zobaczyć obiekt na własne oczy. Pilot UA obiecał pomóc, dlatego kontroler zażądał, aby lot JAL i UA spotkały się ze sobą w bezpiecznych warunkach.
Japończycy mieli pozostać na wysokości 31 tysięcy stóp, a lot United Airlines 29 tysięcy stóp. Następnie obaj piloci zostali pokierowani w taki sposób, aby samoloty znalazły się w odległości 8 km od siebie. Zdaniem japońskich pilotów, w miarę zbliżania się samolotu United Airlines, UFO pozostawało w tyle, pozwalając Japończykom lecieć daleko na przodzie. Pilot United Airlines poprosił wieżę kontroli lotu, aby japoński samolot włączył reflektory, co miało pomóc zlokalizować go na tle chmur. Takeuchi twierdzi, że gdy obydwa samoloty były oddalone od siebie około 40 km, on wciąż dostrzegał poświatę tajemniczego UFO. Lecz ostatecznie, kiedy samoloty dzieliło zaledwie 19 km, pilot United Airlines poinformował, że widział JAL 1628 i nic więcej. Japończycy ostatecznie wylądowali w Anchorage o godzinie 18:20. Nie ma chyba wątpliwości, że historia tego lotu wywołała wiele kontrowersji na przestrzeni lat, lecz po przeprowadzeniu stosownego śledztwa pojawiły się jedynie dwie oficjalne teorie tłumaczące ten incydent. Pierwsza z nich zakładała, że domniemane UFO to w rzeczywistości planeta Jowisz, bądź też światło odbijające się z kryształków lodu. Sugerowano również, że obrazy z wojskowego radaru zostały błędnie zinterpretowane, a rzekomy sygnał uznano po prostu za podzielenie odczytu samolotu JAL. Biorąc pod uwagę, ile czasu minęło już od tych niezwykłych wydarzeń, nie ma chyba powodu, aby spodziewać się ostatecznego wyjaśnienia tego, co działo się wówczas na niebie nad Alaską. Japońscy piloci wierzą, że to, co widzieli, faktycznie tam było, a ponieważ nie udało im się sfotografować obiektu, nie ma sposobu, aby udowodnić ich słowa. Jest to więc po prostu kolejna zagadka, która najprawdopodobniej nigdy nie doczeka się swojego wyjaśnienia. Jeżeli podobają Wam się tego typu treści, zapraszam Was na naszą stronę internetową innemedium.pl, na której pojawiają się bardzo podobne materiały. Zachęcam również do obserwowania naszych mediów społecznościowych i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.